Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać TV. No to jak, proszę Państwa? Kupiliście już subskrypcję naszego cyfrowego wydania Co słychać? Tak, wiem. Już użytkowników, czyli tych potencjalnych naszych czytelników w sieci jest sporo, ale te zakupy to idą bardzo, bardzo słabo. No, kto nie kupi, czytał nie będzie. Najwyżej tytuły i tam trochę na tytułach bardzo ogólne, zachęcające informacje. Ja wiem, tak, to brzmi bezczelnie, ale proszę Państwa, no nic nie ma za darmo. Za darmo to boli gardło. Już Państwo doskonale wiedzą, że to, co dostaniecie, to się nieraz bardzo długo odzywa czkawką i jesteśmy nie wiadomo do czego zobowiązani. A tu jest prosta sprawa. Tak jak w filmie Wajdy Ziemia obiecana. Parzysz herbatę, zużywasz prąd, to płać. A jak gdybyś się czuł, człowieku, gdybyś za darmo, czyli okradał innych. Tak, proszę Państwa, bo wszystko na świecie kosztuje i czerpanie z czegoś korzyści za darmo, chociażby wiedzy, to jest kradzież, normalna kradzież. Być może się niektórzy zbulwersują na moje słowa, ale ostatnio również dzwoniłem do wójtów i mówiłem, a jeszcze do innych zadzwonię, że to oni są odpowiedzialni za to, że Co słychać nie ukazuje się na papierze. Dlaczego? Swego czasu proponowałem im wejście w taką spółkę, czyli oni wykupują na przykład 50 stron na rok, no i wykorzystują kiedy chcą. No ale to minimum jest 50. Wtedy, gdyby ta umowa doszła do skutku, gdyby jeden nie powiedział, a co ty chcesz być jeszcze bogatszy, to pewnie dzisiaj byście Państwo, ci szczególnie żal mi tych, którzy mieszkają na wsi, a nawet w mieście też i nie mają dostępu do internetu. No ale takie jest życie. C'est la vie, jak mówią Francuzi. Także zachęcam bardzo, już teraz może mniej wulgarnie, ale bardzo, bardzo zachęcam do wykupowania subskrypcji. To jest 15 złotych na miesiąc, brutto, już brutto, 40 zł za kwartał, 70 za pół roku i 120 zł za cały rok. A ja obiecuję, że się będę starał i bardzo fajne rzeczy pisał. Tak jak na przykład w numerze 28, bo właśnie już teraz co tydzień wydajemy i to jest numer 28, a więc ten numer, który mają Państwo już okładkę w internecie. Ja tu wydrukowałem. Nie jest to najlepszy wydruk, nie taki jak gazetowy oczywiście, ale można wiele też zobaczyć. I na okładce oczywiście 3 pary z Łatowicza, które miały co najmniej 4 dzieci. A ta pani w środku, która siedzi, to urodziła, o właśnie, i nie powiem teraz. To trzeba przeczytać, ile dzieci urodziła. Na pewno nie 7, nie 8, a jeszcze więcej. Bardzo się zdziwiłem. To pierwszy przypadek w moich peregrinacjach dziennikarskich, żeby tyle dzieci urodziła kobieta i doczekała 50 lat wspólnego szczęścia z mężem, zresztą fajnym facetem. Naprawdę ja się nie dziwię, że mając 17 lat się tak zakochała. Długo nie będzie, króciutko, bo i też tematy są bardzo ważne, no ale do czytania mówię. No, jak ja tu opowiem wszystko, co jest, co słychać, no to przecież no, każdy powie, no po co subskrypcja i tak już wiem. Więc piszemy przede wszystkim o próbie kałuszyńskiej parafii ogłaszania publicznego, ale nawet na Facebooku, zapowiedzi przedślubnych. Zresztą kierowany tą myślą, i tu bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za to, za podpowiedź, u nas na stronie Co słychać również będzie rubryka przed i małżeńska, czyli śluby i rozwody, krótko mówiąc. Będziemy anonsować, kto z kim się żeni i kto z kim się również rozwodzi. A jeśli na przykład by ktoś chciał zamieścić jakieś ogłoszenie związane ze ślubem, prawda, że on się żeni, jest bardzo szczęśliwy, albo firma na przykład z sukienkami ślubnymi czy z akcesoriami, również także taka możliwość będzie w naszym wydaniu cyfrowym tygodnika Co Słychać. No, to tylko taka zajawka. Kwoty do roboty to znowu po paręset złotych, to ja tak żartobliwie mówię, ale to są niewielkie pieniądze, ale bardzo dużo podmiotów, które dostały na sport, drogi i strażacy, również z Urzędu Marszałkowskiego. Pokażemy to wszystko, kto dostał, ile i na co. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który organizuje paczki dla właśnie żołnierzy ukraińskich. No i już sam wstęp do tego artykułu jest bardzo znaczący, więc bardzo proszę obejrzeć sobie naszą rozmowę z Adamem Zawadzkim, a konkretnie jeszcze lepiej, bo rozmowa była jakiś czas temu, pod koniec czerwca, a teraz sytuacja się trochę zmieniła, a oglądając film, ile to wozów ciągnie na Ukrainę, to tam trwa wojna, pytanie, skoro tyle przywożą aut z zachodniej Europy właśnie na Ukrainę. No ale akcja trwa, pocztówki są znaczki do kupienia, wylicytowania i bardzo proszę o... Zresztą zobaczycie Państwo, jak wygląda taka apteczka, ile ona w ogóle kosztuje. No, piszemy również o pewnym wyczynie pewnej, no chyba może nie z Grechowianki, ale na pewno mieszkanki gminy Sienica, która jechała wężykiem z dziećmi, z trojgiem dzieci, pijana, 1,6 promila alkoholu. No to jest straszne. No i oczywiście także o zatrutych łabędziach i kaczkach w mińskich stawach, w mińskim parku. To woła o pomstę do nieba, szczególnie tych, którzy karmili te ptaki chlebem, a nawet podobno chipsami nawet. No i tworzą się sinice, sinice są jadowite, czyli toksyczne. No i mamy już z 7 łabędzi, już tylko 3, 3. No, zdychało to ptactwo w męczarniach, podobno. Pójdziemy na staw, zobaczymy, co się dzieje, gdzie te łabędzie wymigrowały i na razie nikt nic nie wie. No i te złote gody, o których mówiłem na początku, to są te główne tematy, chociaż nie wszystkie, bo przecież jeszcze igrzyska samorządowe, bo przecież, proszę Państwa, też będzie relacja, ale szykują się konkretne imprezy, jak na przykład czwartkowy Dzień Policji. Też tam będziemy. I jeszcze na koniec, to tak w skrócie mówię, zachęcam do subskrypcji. To naprawdę niewielkie pieniądze, ale nie mogę tego oddać. Nie mogę. Jeździmy wszędzie, paliwo jest drogie. Zwróćcie uwagę Państwo, że my też czegoś potrzebujemy żyć. A do życia są potrzebne, jakby nie patrzył, pieniądze. Nie jestem chciwy, to nie wynika z chciwości, bo ja zakładałem prawie 7 lat temu tygodnik Co Słychać i nie myślałem o jakichś zarobkach. Ja zakładałem, tworzyłem to wszystko po to, żeby mieć niezależne media, żeby przekazywać społeczeństwu prawdę i do końca to będę czynił, niezależnie od tego, czy ktoś się wygraża, że i cieszy się z tego, że zamknęliśmy wydanie papierowe. Na pewno takich jest wielu. Bóg z nimi. Mam nadzieję, że z nami również będzie i nam pomoże. Jeszcze nie kończymy się, jeszcze wydajemy, a jak przyjdą może lepsze czasy, może tańszy papier, a może wreszcie wójtowie i burmistrzowie nabiorą rozumu i zaczną współpracować, bo ja teraz ich odsyłam do swoich biuletynów, bo przecież tak radośnie wydają te swoje biuletyny co 2–3 miesiące. To będą bardzo, bardzo ciekawie. Będzie bardzo ciekawie, jak oni wydadzą plan zagospodarowania przestrzennego po czasie. No właśnie. Tak to jest, proszę Państwa. Zawsze jest tak, że kij ma 2 końce i czasami bywa, że spodziewamy się ataku z tego przedniego końca, a dostajemy tylnym. Niech to i wójtowie wezmą pod uwagę. Tyle. Życzę wszystkiego dobrego w lipcu, czas kanikuły, odpoczynku po tym tygodniu zimnym. Mam nadzieję, że przyjdzie gorąco, znowu będzie 30, podobno 7, a nawet 40 stopni w cieniu. No to wyobrażam sobie, ile może być na słońcu. Znowu padną rekordy. Zachęcam do czytania nas w internecie. Jeśli babcia nie ma internetu, proszę poprosić wnuczka, czy syna, czy córkę, czy wnuczkę, żeby te artykuły wydrukowała i przyniosła. I też można czytać oczywiście. Kłaniam się, do miłego zobaczenia. Życzę szczególnie zdrowia i dobrej oczywiście lektury. Co słychać TV?